Pielgrzymka do Ziemi Świętej to nigdy nie była tania rzecz. W porównaniu z takim klasycznym wyjazdem wakacyjnym do egipskiego kurortu, do hotelu All Inclusive, no właściwie nie ma porównania, gdy chodzi o cenę, oczywiście z korzyścią dla tego egipskiego wyjazdu. Z kolei niech się schowa Egipt ze swoimi atrakcjami turystycznymi w porównaniu z całym dobrostanem duchowym i psychicznym, z całym pakietem przeżyć, który właściwy jest pielgrzymce do Ziemi Świętej. Czyli coś za coś, nieprawdaż? Oczywiście różnice w cenach wpływa na to wiele różnych czynników, takich związanych z branżą turystyczną, o których może nie czas i miejsce mówić. Fakt jest jednak taki, że na początku tego poradnika namawiałem Cię, żebyś nie wybierał pochopnie oferty wyjazdu do Ziemi Świętej, patrząc, zwracając uwagę jedynie na kryterium ceny. To może być bardzo, bardzo mylące. Ktoś powiedział, że jesteśmy zbyt biedni, by kupować tanio. I coś w tym jest. No dobrze, ale do rzeczy. Jak powiedział klasyk, ile i dlaczego tak drogo? Pielgrzymka do Ziemi Świętej jeszcze przed pandemią mogła kosztować w granicach od 3 do 4 tysięcy. Taka klasyczna, ośmiodniowa pielgrzymka. Dzisiaj, no niestety, jest to już kilkanaście procent drożej, a w przyszłym roku straszą mnie moi znajomi po drugiej stronie w Izraelu, że podwyżki mogą być o wiele większe. W każdym razie myślimy pozytywnie i wróćmy do tego czasu sprzed pandemii, to znaczy w czasie, kiedy pielgrzymka oscylowała wokół 3-4 tysięcy. Skąd taka różnica, bo to jest rzeczywiście sporo, 3-4 tysiące. W programie każdej takiej pielgrzymki no, musiały być klasyczne, standardowe rzeczy, czyli przelot samolotem, przejazdy autobusem, pobyt w hotelach, obiado, kolacje i śniadania, przewodnik, ubezpieczenie. Każdy z tych elementów może być, jakby to powiedzieć, przedmiotem różnych oszczędności, w zależności od tego, na kogo i na co nastawia się organizator. Pewnego razu jechał ze mną na pielgrzymkę kolega, który już wcześniej podróżował z pewnym biurem podróży, które zawsze ścinało koszta, na wszystkim oszczędzało i generalnie no, nikt się temu nie dziwił, ale nikt nie miał też tego świadomości. Ten kolega po kilku dniach zaczął zadawać mi dość dziwne pytania. To można podróżować takim autobusem? Jakim? Zapytałem. No takim, który nie wygląda, jakby miał się zepsuć na najbliższym skrzyżowaniu albo rozpaść. To można nocować w takim hotelu? Jakim? Zapytałem. No, który jest czysty i który nie wymaga specjalnie... Można. Ale to otworzyło mi też oczy właśnie na to, czego ten mój kolega wcześniej był świadkiem. Nie miał porównania. Można oczywiście ciąć koszty, na przykład na hotelach, na autobusach, w różnych innych miejscach, ale ostatecznie no, wpływa to, przekłada się to na koszmar zwiedzających, odwiedzających. Ktoś powie, no tak, można by na pewno jeszcze zmniejszyć koszta, gdy chodzi o bilet lotniczy. Wystarczy wziąć tanie linie. Ale ten ktoś nie wie jeszcze chyba, że dla grupy, a na ogół jeżdżę tam z grupami, dla grupy żadna tania linia nie da mi takich biletów, jak zarezerwowane są w pewnej puli tanich dla pewnej grupy ludzi. Jeśli jesteś w tej grupie, odpowiednio szybko wystartujesz po taki bilet, oczywiście kupisz go tanio za kilkaset złotych. Pamiętam, kiedyś słyszałem o pewnej parafii, która organizowała wyjazdy do Ziemi Świętej w ten sposób, że proboszcz ogłaszał: proszę bardzo, wyjeżdżamy do Ziemi Świętej w tym i tym dniu i w tym i tym dniu wracamy. Lećcie, kupcie sobie bilety w tanich liniach na ten właśnie lot i na lot powrotny. Proszę Państwa, kto sobie kupił, to sobie kupił. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, jaki chaos towarzyszył tej organizacji, bo jeśli wszyscy mieli się spotkać po drugiej stronie, jeśli wszyscy polegali na tym, kto pierwszy dobiegnie do strony internetowej, kupi sobie właśnie jeden z tych tanich biletów w tanich liniach, nie chcę nawet myśleć, jaki chaos towarzyszył organizacji tego przedsięwzięcia. A ostatnia rzecz, jakiej sobie życzysz tam, po drugiej stronie, w Izraelu, to jest chaos organizacyjny.
Większość pielgrzymów jedzie do Ziemi Świętej tylko raz w życiu i, co tu dużo mówić, raczej nie stawia na chaos, raczej nie stawia na minimalizm polegający na tym, że no wszystko musi być po najtańszych kosztach. Jeżeli ktoś proponuje ci cenę bardzo dramatycznie niską w porównaniu z innymi standardowymi, to wiedz, że tu nie ma cudów. On musiał gdzieś oszczędzić. Na czym? Dowiesz się w trakcie wyjazdu. Albo się nie dowiesz, po prostu przyjmiesz za standard, że pewien brak standardów albo poniżej jakichkolwiek standardów stan będzie po prostu właściwy. Często zdarza mi się, że kiedy umieszczam nowe ogłoszenie o kolejnej pielgrzymce do Ziemi Świętej na jednym z portali społecznościowych, to pod spodem odzywają się niewybredne komentarze. No tak, znowu pielgrzymka dla bogatych. No tak, z moją emeryturą, z moją rentą to tylko pomarzyć. Ja generalnie jestem bardzo delikatny w sprawach finansowych, bo nikomu nie siedzę w portfelu i nie mam zamiaru nikogo podliczać. Ale z drugiej strony mam przykłady właśnie potwierdzające fakt, mój domysł, że to nie zupełnie tak wygląda, że nawet ludzie z najniższymi dochodami są w stanie uzbierać sobie na taki wyjazd. Wszystko zależy od determinacji. Opowiem dwa przykłady. Pracowałem przez 7 lat w bursie akademickiej w Przysieku, gdzie miałem młodzież akademicką, bardzo zdolną, ale niekoniecznie zamożną. Dla nich wyjazd do Ziemi Świętej i kwota, która się z tym wiąże, to było naprawdę dużo ponad ich głowami, gdy patrzeć na ich przychody, dochody takie miesięczne. Tego drugiego razu, kiedy zorganizowaliśmy wyjazd do Ziemi Świętej, tak, bo byliśmy dwa razy, to było w ostatnim roku mojego pobytu w bursie. W maju ogłosiłem, że za rok, w maju, pojedziemy właśnie do Izraela. Wtedy na sali zapadła cisza i ludzie już wiedzieli, że to raczej nie dla nich. Ja wyczułem dokładnie ten nastrój i powiedziałem im tak: kochani, proszę was tylko o jedno, żebyście tu dzisiaj, w maju, za rok przed wyjazdem, zaczęli marzyć, żebyście zobaczyli się oczyma wyobraźni tam po drugiej stronie i Panu Bogu to oddali. Rzeczywiście rozeszliśmy się i niektórzy z nich do końca pozostali sceptyczni. Był tam pewien student, który po wakacjach, na pierwszym powakacyjnym spotkaniu, postanowił dać świadectwo. Odezwał się mówiąc tak: wiecie co? Ja powiem tak, wszyscy wiedzą, że ja tutaj jestem z tych najuboższych z ubogich, ale kiedy ksiądz powiedział, żeby zobaczyć się po drugiej stronie, ja zacząłem marzyć. Nie wiem jak i skąd, w czasie wakacji pojawiały się różnego rodzaju zlecenia. Nagle otrzymywałem różne możliwości do robienia i powiem tak, dzisiaj w październiku mam już całą kwotę niezbędną na ten wyjazd. Ten student uskrzydlił całą większość tej grupy do tego stopnia, że w roku kolejnym, w maju, jak wspomniałem, jak zapowiadałem, wyjechaliśmy tam w grupie 50 osób. Ci młodzi ludzie, zdeterminowani i jakby nakierowani na pewien określony cel, którzy zaczęli marzyć, nagle zaczęli otrzymywać nie wiadomo skąd jakieś dodatkowe zlecenia, jakieś dodatkowe pieniądze i tak dalej. I ostatecznie, wszystko przekierowawszy właśnie w ten jeden cel, wyjechali na cudowną pielgrzymkę. Ale powie ktoś, no dobrze, ale ja nie jestem studentem, nie mam możliwości dorabiania takiego jak studenci i tak dalej, i tak dalej. Posłuchaj drugiej opowieści, która pochodzi z pewnej podwłocławskiej wsi, gdzie większość mieszkańców to dawni pracownicy miejscowego PGR-u. Proboszcz tej parafii, który słynął z organizowania wielu różnych wyjazdów, poprosił mnie kiedyś, żebym właśnie dla niego, jego parafii, okolicznych parafii, zorganizował taką pielgrzymkę. Tak zrobiłem. Na rok przed wyjazdem ogłosił to u siebie w ramach ogłoszeń parafialnych i jak mi potem opowiadał, ku swojemu zdumieniu, kilka dni później przyszła do biura parafialnego jedna z jego najuboższych parafianek. Kobieta żyjąca za minimalną emeryturę, niegdyś pracownik właśnie wspomnianego PGR-u, ale ona przyszła się zapisać na tę pielgrzymkę.
Sądząc po jej dochodach, nie było żadnych szans, żeby mogła tam pojechać. Natomiast ona się uparła, miała cel i co się stało? Okazało się, że przyjęła dodatkowe zlecenia, pracę, która polegała na obieraniu cebuli. Ja nawet nie chcę myśleć, jak niedochodowe było to zajęcie i jak żmudne i jak przykre po prostu w obchodzeniu się z. Przez kilka miesięcy, właściwie dniami i nocami, obierała wspomnianą cebulę na zasadzie pewnego zlecenia zewnętrznego, otrzymując 30 groszy za 1 kg obranych warzyw. Ostatecznie, oczywiście, że znalazła się na liście, sama sobie z dumą zapłaciła za ten wyjazd i pojechała. Można powiedzieć, no tak, historia jak z bajki. Nie, to jest prawda. Pozdrawiam serdecznie panią Mariannę, jeśli przypadkiem słucha tej opowieści. Innymi słowy, pytanie jest takie, czy ja naprawdę chcę na tę pielgrzymkę pojechać? Czy to jest naprawdę moje marzenie? I czy przypadkiem nie jest to jedno z setek różnych marzeń i po prostu frustruję się tym, że mam tak wiele różnych marzeń, tak mało różnych dochodów? Wszystko chodzi o to, żeby to było marzenie główne. Wtedy zobaczysz, ile okoliczności, ile sytuacji złoży się na to, że nagle nie wiadomo skąd i jak po prostu Pan Bóg otworzy przed tobą nowe możliwości. To nie są bajki. Ja widziałem to. Te dwa przykłady niech posłużą za inspirację dla tych wszystkich, którzy mówią, mnie nie stać, ja na pewno nie będę mógł jechać i tak dalej. Otóż uważam, że każdego stać, jeśli tylko ma odpowiednią determinację, i jeśli to jest naprawdę jego marzenie. Jeśli nie dziś, jeśli nie za rok, nie za dwa, to może za trzy albo za pięć. Na pewno pojedziesz, jeśli to jest twoje marzenie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.